Czego zdecydowanie mają nie robić wszyscy ci, którzy chcieliby pójść w pana ślady? To znaczy, ja jestem akrobatą, ale chcę powiedzieć o lataniu. E, mają robić wszystko to, co ja. To znaczy, ja się zakochałem w lotnictwie od początku i uważam, jeżeli ktoś to lubi i chce to robić i pod, podporządkowuje, bo niestety tak trzeba. Trzeba sobie podporządkować trochę resztę obowiązków i życia pod lotnictwo, a nie na odwrót, bo lotnictwo niestety nie lubi czekać, a wymaga bardzo dużo czasu. Te szkolenia są, żeby być dobrym pilotem, to trzeba znaleźć się wiele, przeżyć wiele sytuacji, a to wymaga czasu i po prostu długotrwałego latania w różnych pogodach, w różnych sytuacjach i wtedy dopiero staje się dobrym lotnikiem. Także naprawdę chęć, wiele samozaparcia, samodyscypliny, i podporządkowanie wielu rzeczy właśnie pod lotnictwo, a nie na odwrót. Czy może nam pan zdradzić, jaka była pana pierwsza porażka, taka, która czegoś pana nauczyła, którą pan najlepiej zapamiętał? Moja pierwsza porażka to w czasie szkolenia podstawowego ja szkoliłem się za wyciągarką to jest taki specyficzny rodzaj startu. Nie tak jak za samolotem znamy, ale za wyciągarką też jest bardzo popularne. To jest bardzo tani sposób latania, kiedy lina nawija się na jednym końcu lotniska na bęben, na taki wał, a na drugim właśnie jest podczepiony szybowiec. I ona ten szybowiec uzyskuje pewną prędkość. Natomiast takim newralgicznym momentem w tej zabawie, w, takim rodzaju, w tego rodzaju starcie jest to, że jak szybowiec zaczyna pod kątem 45 stopni się wznosić, to wtedy występują tam największe obciążenia, a liny 30 czy tam więcej lat temu nie były takie znakomite jak teraz, i one często pękały. I pęknięcie takiej liny, moim zdaniem, mnie jak gdyby tak bardzo przeraziło, a z drugiej strony zmobilizowało do dalszego działania. Także mi się wydaje, że przed tym incydentem nie bardzo wiele rozumiałem, nie bardzo to wszystko czułem, natomiast ten incydent spowodował, że się naprawdę przestraszyłem, ale zacząłem więcej widzieć. Jak gdyby od tego czasu po tym takim zdarzeniu instruktor mówił, no jakoś tam ci te lądowania lepiej wychodzą i to było, ja byłem wtedy taki mały, tak, tak bardzo chciałem to robić dobrze, a nie zawsze mi wychodziło, w związku z tym ten element spowodował, że jakoś uwierzyłem w siebie, że, że można, że można bezpiecznie i to spowodowało, że mi wszystko zaczęło lepiej wychodzić. Najważniejsze dla pana zwycięstwo, sukces? Pierwszy sukces. Pierwszy sukces to jeszcze jak byłem też całkiem mały, bo robiłem modele latające. Moją pasją było, było modelarstwo. I udało mi się wygrać jakieś zawody, małych form, to były takie ogólnopolskie zawody, to już poważnie. A jeszcze wcześniej w modelarni tam, gdzie chodziłem do, gdzie właśnie uczęszczałem, to było w Żorach koło Rybnika, na Śląsku. Też wygrałem takie zawody w modelarni, na tym poziomie tej naszej modelarni i w zamian za to dostałem nagrodę przelot Antonowem. I to było największe przeżycie moje, że tak powiem, jak sięgam wstecz. W historii, bo to naprawdę było, było coś, co mi zostało do tej pory. Wcale nie ten lot samodzielny, wcale nie są su późniejsze sukcesy, bo to oczywiście wszystko się przeżywa. To czasami się e, jakoś tam łezka zakręci wokół, ale to pamiętam najbardziej i to spowodowało, że no, tylko latanie w przyszłości. Czy już teraz widzi Pan swoich następców? I chcę powiedzieć o takiej kolebce akrobacji, to jest właśnie rybnik. Tam skąd pochodzę, ponieważ mi się wydaje, że mają dobre wzory. To tam lata młodzież lotnicza i oni będą też w reprezentacji na Mistrzostwach Europy w tym roku. To jest Jakub Mężyk, to jest Krzysztof Brząkalik i to są ludzie, którzy już potrafią zrobić taki lot, który w danej konkurencji daje, może im dać wynik na podium. Na co szczególną uwagę należy zwracać oglądając akrobację szybowcową? To jest bardzo trudne pytanie. Polega to na tym, że jury nie może obserwować i sędziować tego na własne widzimisi, się, tylko sędziowanie oparte jest na bardzo skomplikowanym regulaminie. I tak wszystkie figury pionowe, one muszą być idealnie zrobione pionowo, a każda odchyłka jednego stopnia od pionu w jedną czy w drugą stronę powoduje odejmowanie punktów. A, se, a oceniać można od 0 do 10, ale każda figura składa się z wielu elementów i ten pion, ten lot pionowy szybowca w jakiejś na figurze występuje parę razy, bo można lecieć w jednej figurze do góry, za chwilę w dół i jeszcze zrobić beczkę, a ta beczka powinna być zrobiona czyli ten obrót w środku tego odcinka to to zaczyna być skomplikowane. I umiejętność sędziowania oceny jest dość trudna. I w ogóle chciałbym rozgraniczyć w tym momencie to, że sędziowie to jest jedna rzecz, a żyli to jest druga rzecz, bo żyli czuwa nad wykonaniem przepisów i przez sędziów regulaminu i przez zawodników. Natomiast sędziowie zajmują się tylko oceną figur. Oczywiście do tego wszystkiego te, te, te figury są nagrywane na wideo. Proszę nam uchylić rąbkę tajemnicy. Gdzie będzie się Pan przygotowywał do Mistrzostw Świata? To znaczy, Mistrzostwa Świata um, będą w przyszłym roku. Odbywają się we Francji. A w tym roku czekają mnie Mistrzostwa Europy. Mistrzostwa Europy będą w sierpniu od 7 do 17 sierpnia w Radomiu. Elementem przygotowań są również Mistrzostwa Polski od 1 do 4 sierpnia, i to wszystko będzie w Radomiu, bo ma sens, żeby się przygotowywać w miejscu rozgrywania Mistrzostw. I planujemy takie zgrupowanie od 25 lipca, już aż do końca Mistrzostw Europy będziemy siedzieli w Radomiu. Kogo uważa pan za swojego najważniejszego? Konkurenta na najbliższych mistrzostwach. E, więc od wielu lat na podium zmieniamy się miejscami z takim Węgrem Ferenc Todt, e, taki Georgi, Georgi Kamiński, Rosjanin, e, i ja udaje nam się po prostu tylko zmieniać miejsca. Natomiast w tym wszystkim na uwagę zasługują również Niemcy, którzy są coraz silniejsi i latają coraz lepiej. Inwestują dużo pieniędzy i inwestują w młodzież. Także to jest następny taki kraj, który bardzo moim zdaniem się umacnia i to są godni uwagi i należy lekceważyć tych konkurentów. Osobiste pytanie. Czy nie korci Pana czasami, żeby... Wykonywać akrobację na Boeingu 767. To znaczy, muszę uspokoić pasażerów, że akrobacja na Boeingu jest możliwa. Robię to czasami na symulatorze, ale na co dzień naprawdę nie mam takich pomysłów i tego na pewno nie zrobię. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję bardzo.